Dobrze. Jeszcze moment. I ruszyły! Piękny start. 14 koni prowadzi Zalbach, ale tam jest bolid blisko. Trzecia, czwarta, piąta pozycja. Wszystko bardzo, bardzo blisko się na ostatniej pozycji, tylko zdecydowanie jest w tej chwili Bint Takah, a na przedostatnie Eteryka, a pozostałe prowadzi Zalbach. Na drugiej pozycji Eukaria, na trzeciej Adler, na czwartej Wasilew, Bolid, Germanio, Piatros, Ottawa, Kardamon. 1300 metrów do celownika. Dwa konie ścigają się mocno o prowadzenie. To jest Eukaria oraz Zalbach. Potem dwójka jest Adler. Adler. Następnie znów taka para jest. To jest El Piron, 1000 metrów do celownika. Na czele jest w tej chwili Eukaria sama. Na drugiej pozycji Zalbach. Na trzeciej Wasilew. Na czwartej Adler. Piatros. Ottawa i Germanio. To jest czołówka wyścigu. A na końcu zdecydowanie Kardamon i S.A.V. Wajech i na trzecie od końca Eteryka. I za chwilę wyjście na prostą. Wyprowadza stawkę Eukaria. Eukaria i ona prowadzi, ale tam mocno zaczynają finiszować przy bandzie Zalbach. Przy bandzie Zalbach finiszuje porem bardzo mocno Piatros. Zalbach, Piatros, Germanio jest daleko. Zalbach na czele. Na drugiej pozycji Adler i Piatros. I Wasilew. I to jest czołówka. I następnie Germanio. Ale Zalbach bardzo ładnie galopuje. Oddala się od stawki. Chyba tego zwycięstwa mu nikt nie zabraknie. Jeszcze 80 metrów do celownika. Jeszcze 50. I Zalbach jest pierwszy. Na drugiej pozycji przygalopował Adler. Następnie razem Wasilew, Piatros i Germanio. Dalej El Piron, Ottawa, Bayer.